Dzisiaj wracając z punktu wkładań, mijał mnie biały Porsche z rejestracją 4-1 Kubuś. Zatęskniłem za moim Kubusiem, czyli Porsche. Po polsku Kubuś. Po prostu czołowy mój lotnik, który odbywał szereg lotów Ostenda, Orlea. No i obok jego bliski kuzyn, pstry Karol, również pięciokrotnie Ostenda 850, Orlean 1000 i Le Havre 1000. Dzisiaj nie lada gratka, a więc można kupić sobie gołąbka po pstrym Karolu. A więc do rzeczy. Prezentuję młódeczka po pstrym. Loty na długich dystansach wymagają specyficznych gołębi, które odporne są na te warunki długodystansowe. Między innymi wyżymacze Ryszarda dokonują takich arcytrudnych zadań. Tutaj młoda samiczka z linii wyżymaczy, mama dwukrotnie lot Ostenda 850 km. Idealna jako partnerka do gołąbka po pstrym Karolu, czyli hodowla w pokrewieństwie, tak jak to robili bracia Jansenowie. A i oto synek pstrego Karola, cudowny przedstawiciel tych szlachetnych gołębi, który potrafi dokonywać arcy ciekawych wyników. A więc prezentuje się tutaj synek pstrego Karola, już bacznie ogląda okolice, gdzie się znajduje, czyli inteligencja pełną parą. A więc już mamy parkę. Za tego gołąbka proponuję cenę $1000. Do niego dorzucam samiczkę. Jeśli zdecyduje się już teraz zadzwonić i zakupić, dodam coś ekstra. A co takiego? Otóż syna po Kubusiu. Kolor stalowy to nic innego jak protoplasta, czyli dziadek stalowy, który na 700 pierwszą nagrodę zdobył, a jest połączony, dodam, z kuzynką drugiego stopnia, więc na zasadzie pokrewieństwa wyszedł stalowy, czyli to jest syn Kubusia. Do niego proponuję, jeśli transakcja dojdzie do skutku, wystarczy tylko 5000 za syna pstrego Karola plus samiczka z wyżymaczy i syn Kubusia, dorzucę samiczkę z wyżymaczy, mama dla Schaffenburgu, wyprzedzenie 50 minut, tato oryginalny Holender linii Jansen. Tak więc wyżymacze oświeżone Jansenem. Spójrzmy zatem z bliska na te gołąbki. Kto pierwszy, ten lepszy. $1000, dwie parki są twoje.